Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu półfinałowym Dolnośląskiego Pucharu Polski. Piast przegrał 3-2 z Miedzią 2. Legnica strzelcami bramek dla Piasta byli Patryk Krzymański oraz Tomasz Dyr, natomiast dla Miedzi strzelali Szymon Zalewski, Emanuel Agbor oraz Mariusz Sławek. Są ze mną trenerzy obu drużyn, pan Łukasz Buliński, trener Miedzi 2 Legnica oraz Marcin Foltyn, trener Piasta Żmigród. Poproszę obu trenerów teraz o podsumowanie tego spotkania ich okiem. Zaczniemy od trenera gości. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Przede wszystkim spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu. Dzisiaj z racji tego, że Piast jest zespołem zawodnikami bardzo doświadczonymi, zdecydowanie bardziej doświadczonymi od nas, zawodnikami, którzy mają doświadczenie w wyższych ligach, na poziomie profesjonalnym też wiedzieliśmy, że cała otoczka tego meczu, walka o awans plus duża ilość publiczności, jak to zawsze ma miejsce w Żmigrodzie, będzie stanowiło dla nas spore wyzwanie, natomiast nie spodziewaliśmy się też, że ten mecz będzie przybierał takich zmian nastrojów, jeśli chodzi o nasz zespół, gdzie początkowo jeden błąd naszego zawodnika determinuje i powoduje straty pierwszej bramki, następnie odwrócenie w wyniku. Myślę, przejęcie, nie chcę używać słów pełna kontrola, bo to myślę, że nie aż tak, natomiast przeniesienia gry na połowę Piasta plus tworzenia kolejnych sytuacji. W takich okolicznościach nie wiem, czy to po dośrodkowaniu, aż ciężko mi w tym momencie powiedzieć, tracimy bramkę piękną, natomiast taka, która paść z naszej strony nie powinna, to spowodowało, że po przerwie ten obraz gry już się zmienił, był mocno szarpany. Oczywiście zarówno my, jak i Piast byliśmy 45 minut od finału i to też spowodowało, że zespół Piasta w pewnym momencie przejął inicjatywę, następnie kilka akcji zakończyło się naszymi wejściami w pole karne, aż w końcu zdobyliśmy bramkę na 3-2 i następnie ten obraz meczu oczywiście musiał ulec zmianie. Natomiast nas satysfakcjonuje to, że nie straciliśmy już bramki, że wiele stałych fragmentów gry wybroniliśmy, coś, czym mieliśmy trudności i szczególnie w Litwie i wielu końcówkach traciliśmy bramki. Dzisiaj na to nie pozwoliliśmy, ta nasza gra w defensywie była pewna, była skuteczna. Natomiast powinniśmy się pokusić o jeszcze jedną bramkę, która prawdopodobnie w takiej okoliczności, w takich warunkach w końcówce by ten mecz zamknęła. Dziękujemy i teraz prosimy o podsumowanie trenera Marcina Foltyna. Witam Państwa. Zacznę od gratulacji dla trenera i dla drużyny Miedzi za awans do finału. Nasza przygoda z Pucharem się kończy, szkoda, bo to było wiadomo, tak samo jak zespół Miedzi, tak samo my chcieliśmy grać w tym finale, ale niestety tylko jeden zespół może awansować. Dzisiaj się okazaliśmy słabszą drużyną o tą jedną bramkę. Sam mecz, zgadzam się z tym, co powiedział trener, miał swoje fazy. Myślę, że dobrze zaczęliśmy. Później przyszedł moment, gdzie Miedzianka po tej straconej bramce zaczęła kontrolować przebieg wydarzeń. Na boisku straciliśmy dwie bramki i uważam, że za łatwo te bramki traciliśmy. Troszeczkę brakowało tak zwanego charakteru, może twardej gry, żeby gdzieś tam zapobiec temu. Ale gratulacje dla drużyny, że potrafiliśmy wrócić do gry trochę szczęśliwie. I na przerwę schodziliśmy z wynikiem remisowym. Druga połowa to już uważam, że to jest naprawdę dobra piłka z jednej czy z drugiej strony. Uważam, że każdy zespół miał jakieś tam swoje okazje. Myślę, że aż takiej dobrej sytuacji jak zespół Miedzi nie mieliśmy, ale naprawdę byliśmy blisko, żeby tą okazję stworzyć. Niestety w sytuacji, gdzie wydaje mi się, że mieliśmy chyba dobry moment grania w piłkę, to popełniamy prosty błąd w środku pola i zespół Miedzi idealnie to wykorzystał. Walczyliśmy do końca, chcieliśmy wywalczyć ten remis i może by w karnych się inaczej mogło to ułożyć, ale niestety nie udało się. Gratuluję chłopakom, że walczyli do końca, że wierzyli, za to im dziękuję. Skupiamy się już na lidze i w sobotę mamy najbliższy mecz z Bielawianką. To jest teraz dla nas najważniejsze. A zespołowi Miedzi życzę walki do końca o utrzymanie w Lidze Trzeciej. Dziękuję. Dziękujemy, a Państwa zapraszamy na kolejne domowe spotkanie już w tę sobotę. 22 kwietnia o godzinie 17 podejmiemy u siebie Bielawiankę. Bielawa już na murawie naturalnej. Do zobaczenia.